Jak się patrzy, fajnie. Siemaneczku, z tej strony Mafia Rolnik. A raczej rolnik, no dzisiaj was witam w kolejnym odcinku Rola 2020. Odcinek już będzie pod choinkę oczywiście. Jutro prezent pod choinkę. Jak widzicie, tutaj mam newsy nowe, że konia tutaj chyba nie ma. Nie wiem, czy sprzedali, czy go gdzieś nie przenieśli. Ja tego nie wiem, ale to się dowiem może. No, 60. Stoi. Tu widać też jest. Są drągi na wiatę. Takiego, nie wiem jak to będzie projekt robiony. Się zobaczy jak będzie robić. Ale dobra. Teraz nie mogę nic pokazać, chyba że PL. No, nawet to roda. Nie ma co. Tam zbite lustero. Wszystko tutaj kurde zarosło. O. Tym zarosło, jak to się mówi. Na połowę algami zarosło, ale co. Ale czy popali, będzie bele przewozić, to musi zapalić. Tutaj to. No, shop. Znaczy to wykręcić trzeba. To nie wiem, co to za tabliczka. Do takich traktorów jak Ursus to zawsze Walmart jest najlepszy. Dobra marka. No to tak, biegi idą tak. Do góry, do góry, jedynka, dwójka, trójka, nie. Do góry jedynka, do dołu. Do góry i jak w tą stronę, jak w tą, to będzie jedynka, wsteczny, trójka, dwójka, dalej piątka i tutaj gdzieś pociągnie w tą stronę, to będzie oczywiście czwórka, jak to rozpisane jest. No. Wreszcie ten zegar poprawił, bo krzywo tam siedział. Ale co, wysiadam 60, idę gdzie dalej.
Dobry piesu, dobry. Jest jedno. Ale nie ma. Dobra, jak jedno jest, to nie. Ma co dalej szukać. A co to robi jedno jajka? A w ogóle gdzie ta reszta kury? A nie, a tu są nawet. Ja myślałem, że jest schowany gdzieś. Ale dobra, idziemy dalej. Państwa, ubory profesjonalne na konie. Konie nie ma, jakoś nie widać. Proszę bardzo, pole wyorane. Bagno. Widły. O, wóz zboża. To pewnie, na pewno nasz to jest. Nasz owies. Ja w sumie nie byłem na żniwach. Tutaj. Ale. O. Profesjonalny zawsze mnie zaczep. Tutaj to chyba nasze zboże jest, bo pewnie, no tak, skończyło się. No, a to wóz taki pożyczali pewnie od sąsiada. Słomy dużo jest, beli zresztą też. Idziemy dalej. Choinka na święta, drzewko, zapasy. Zapomniałem o królikach. Niestety tu jakieś są śmieci pod chlewkiem, ale to nie będę pokazywać, bo tam nie za bardzo się co chwalić. Proszę, króle se tu siedzą. No. A tu nie zamknięte. Trzeba będzie wybrać gnój od nich pewnie. Tutaj, a tu pusta, tu nie ma. A tutaj jest jakieś przez cegła. Tu połowę zryty.
To chyba ten nowy kogut. Dobra, zobacz co się dzieje. Szkołem patrzy. Zobacz. Mało powietrza. Kurde. Trochę się zeszło. Kurde. Grot jakiś. Dobra, tutaj koło to już twarde. Pierwsza grabarka na tym gospodarstwie. A tutaj niby dobrze koło. To jest inna rama niż moja. Mojej. A, taka jakby samoróbka. Tu kolejny wóz. To chyba bardziej pożyczony, bo my takiego nie mamy. Ja już wiem od kogo to. To takiego pana, co nam beluje. Bolowali nam o, no to na pewno od tego. O ty kurde, talerzówa. Ja nie, nie uwierzę, że Mija, ja, on jak mi powie, że to jego, to nie, nie uwierzę. Musiał pożyczyć, bo taki, do takiego sprzętu to on zbierał bardziej na belarkę. Ale kurde, no. Zajebista talerzówa, co? Nie, no fajna. Retacyjna stoi. Kurde, ale superowa. No. No, teraz mamy pługę. Postawił gdzieś dobrze na paletach. No. Cholera. Patrzcie. Się ruszę i ugniął. Zęby do wymiany niektóre. A zobaczcie se. To mu kurde urwało tamten zaczep i musiał zrobić jak w tej piątce. Grabarce, no. Lato, lato. Może coś w lato będzie. Jakieś ciekawe. Rotacyjna stara. Sprężynowa, ja chcę do niej nabić, kurde, jakieś porządne agrega. Znaczy te, wały jakieś porządne by się dokupiło i by dobrze, by dobre, o, zbijało. No. Kurde. To jest mój ulubiony. Przewracarka. No, fajna taka, bo to z kuchen i to się rozkłada nawet zajebiście. Tego sprzętu to nie wiem, kiedy będziemy używać. No to prawdopodobnie coś takie chyba nigdy. Bo już, tak, już długo to nie używana. Nie wiem, nie pytałem się nawet nikogo. Znaczy, nie pytałem się wujka, czy będzie jeszcze używana, bo na razie to tak średnio. My belujemy, kurde. A średnio siano zbieramy takie, o. Ale o, może się przyda. Nie wiem, wezmę jeszcze tu talerzówkę, pokażę, bo nie wiem, czy cięcia
wcześniej nie miałem włączonego. Owijamy belę. No, tutaj ta żuwa jeszcze. Chyba nic z tego nie wyczytał. Dobra. To tyle w tym odcinku. Na razie, cześć, w ogóle pa.